Procesywnie zbliżamy się do zakończenia realizacji jednego z największych projektów europejskich w mieście dotyczącego poprawy jakości komunikacji. Dzisiaj magistraccy urzędnicy dokonywali odbioru kolejnych trzech autobusów napędzanych CNG. Jeden został już odebrany wcześniej. Trwa także montaż nowych tablic informacyjnych na przystankach komunikacji miejskiej. Docelowo ma być ich więcej niż pierwotnie planowano, ponieważ miasto pozyskało dodatkowe środki na realizację tego projektu. W pierwszej wersji tablic elektronicznych miało być 10, ale w ostatnim dniu listopada ratusz ogłosił następny przetarg, w którym przedmiotem zamówienia są kolejne 4 autobusy MIDI oraz 4 dodatkowe elektroniczne tablice przystankowe. Czas na złożenie ofert wyznaczono do końca grudnia. Jak dzisiaj ustaliliśmy montowane aktualnie urządzenia różnią się od tych starszych przede wszystkim tym, że treść na nich prezentowana widoczna będzie z dwóch stron. W starego typu wyświetlaczach przekaz widoczny był tylko z jednej strony. Poza tym tablice są znacznie nowocześniejszą konstrukcją. Podczas montażu pojawiają się drobne problemy, jak choćby taki, że na niektórych przystankach wyświetlaną treść zasłania korona. Drzewa. Na szczęście tego rodzaju problemy są dość szybko rozwiązywane i co najważniejsze, nie kosztem drzew. Ostatecznie na uruchomienie nowych tablic jeszcze odrobinę poczekamy. Zaledwie kilka dni temu prezydent Suwałk powołał komisję, której zadaniem będzie przeprowadzenie procedur odbioru. Z perspektywy mieszkańców i pasażerów miejskiej komunikacji niezwykle istotne jest, by tablice były funkcjonalne, bowiem nowy system informacji pasażerskiej do tanich nie należy. Jego koszt to ponad 430 tysięcy złotych.